Otwieram posiedzenie razem z panem przewodniczącym Jarosławem Dudą dwóch połączonych senackich komisji. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i Komisji Ustawodawczej. Przedmiotem obrad połączonych komisji jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Kodeks karny, druk senacki nr 776. Przedstawiciel wnioskodawców pan senator Łukasz Mikołajczyk. Witamy pana senatora pani mecenas Danuta Drypa będzie reprezentowała biuro legislacyjne z panią Katarzyną Majewską. Ocena skutków regulacji. Przedmiotem obrad, jak powiedziałem, jest ten punkt. Ten punkt dotyczy realizacji, jest to projekt, który jest próbą realizacji postulatów zawartych w petycji wielokrotnej, czyli takiej petycji, która w ciągu miesiąca wielokrotnie była składana, w ciągu miesiąca, nawet w ciągu 2 miesięcy, co do jednej sprawy, a chodzi tu o petycję dotyczącą zatrzymania alienacji rodzicielskiej, czyli propozycja wprowadzenia opieki naprzemiennej, opieki przemiennej, żeby to była opieka wprowadzona, jak to czytamy w uzasadnieniu, można powiedzieć w sposób automatyczny, to znaczy, żeby sąd miał prawo do wprowadzenia właśnie takiej opieki. Otrzymaliśmy wiele opinii, nie będę tu wymieniał poszczególnych właśnie podmiotów, autorów tych opinii, w dyskusji na pewno o tym będzie jeszcze mowa. Opinie są różne, są opinie, które a priori wprost popierają te rozwiązania legislacyjne. Są opinie, które są negatywne wprost, a są opinie, które starają się jakby, a mówię tu o Prokuratorii Generalnej, starają się, żeby połączyć tą materię zaproponowaną w przedmiotowym druku z materią, która do tej pory, czyli obecnie obowiązuje. Także jeżeli chodzi o materię legislacyjną, ona jest bardzo taka głęboka, bardzo taka ciekawa, a jednocześnie wydaje się, że na nas jako na komisjach senackich spoczywa tym większy obowiązek, żeby podjąć właściwe decyzje, a wszystko dla dobra oczywiście dziecka, które, jak to w wielu opiniach jest podkreślane, chodzi tu o to, żeby dziecko było podmiotem i żeby właśnie prawa dziecka były najważniejsze. Dlatego otwieram to posiedzenie właśnie z tym nastawieniem i chciałbym powitać gości, jeżeli jest lista gości. Jest, pani Doroto, poprosimy listę. Witam pana Grzegorza Kozerem, przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, witam panią Renatę Cieszko, sekretarza Krajowej Rady Kuratorów, witam przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, pana Michała Wosia, pełnomocnika ministra do spraw reformy prawa rodzinnego, pana Michała Kubalskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, witam pana Daniela Guga Stowarzyszenie DLA DOBRA DZIECKA. Witam pana Dariusza Szenkowskiego, współautora petycji STOP ALIENACJI RODZICIELSKIEJ. Witam pana Andrzeja Martuszewicza, Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji Probare, prezesa. Witam pana Krystiana Maciaszka, Stowarzyszenie... Dobrze, to dziękuję za podpowiedź, bo nie mogę rozczytać. Oczywiście witam serdecznie koordynatora Zespół Rodziny Krajowej Komitetu Kancelarii Premiera i jeszcze jest tu niewyraźny Michał Sołkiewicz. Tak. Zespół do spraw rodziny KPRL. Dobrze, tak. Dziękuję bardzo za pomoc. Proszę państwa, w takim razie rozpoczynamy, jak myślę, dyskusję nad przedstawionymi propozycjami. Czy autorzy tych propozycji... Musi przedstawić najpierw projekt. Pan senator, oczywiście dziękuję bardzo, pan senator Łukasz Mikołajczyk jest upoważniony do reprezentowania komisji w pracach nad tym projektem i wyznaczonym przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Bardzo proszę, panie senatorze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić projekt ustawy, która jest efektem prac Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i stanowi realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej STOP ALIENACJI RODZICIELSKIEJ wniesionej do Senatu i popartej przez 1101 osób indywidualnych. Petycja wpłynęła 2 kwietnia 2017 roku. Natomiast Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pierwsze prace nad petycją podjęła 16 maja 2017 roku. Na kolejnym spotkaniu 20 września 2017 roku rozpatrzyła petycję i Komisja Praw Człowieka rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad postulatami petycji. W posiedzeniu komisji uczestniczyli wówczas przedstawiciele Stowarzyszenia Prawo Dziecka, którzy poparli postulaty petycji. Obecna była również pani senator Bogusława Orzechowska, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która wnosiła o podjęcie prac nad petycją. W głosowaniu wówczas senatorowie zdecydowali o prowadzeniu dalszych prac nad petycją po uzyskaniu opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Kolejne posiedzenie, w którym pracowaliśmy nad tą petycją, to 4 grudnia 2017 roku. Następne 16 stycznia 2018 roku. Komisja przeprowadziła wówczas rozległą dyskusję nad postulatami petycji i wówczas w głosowaniu komisja przyjęła wniosek o podjęciu wstępnych prac legislacyjnych do zrealizowania postulatów petycji. 20 lutego ponowne spotkanie. Tutaj już przedyskutowano postulaty w obecności przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. I 13 marca bieżącego roku komisja kontynuowała pracę nad petycją oraz przeprowadziła szeroką dyskusję nad jej postulatami. Po dyskusji przedstawiony został wstępny projekt Biura Legislacyjnego, w którym ujęto główne postulaty petycji, aczkolwiek zostały one w pewien sposób przez członków komisji zmodyfikowane. Taka główna modyfikacja polegała na tym, że w petycji wnoszono o obligatoryjną opiekę naprzemienną. Tego zapisu nie ma. Jest zapis dotyczący, że może powierzyć, czyli traktowana jako, prawda, priorytetowa, a nie obligatoryjna opieka naprzemienna. Po analizie projektu ustawy komisja zdecydowała o wprowadzeniu do artykułu 97 paragraf 3 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązania do wymieniania między rodzicami informacji o bieżących sprawach dziecka oraz przekazywania dokumentacji medycznej. Komisja tego dnia jednogłośnie przyjęła projekt ustawy wraz z poprawkami, druk senacki nr 776. I jeśli chodzi o projekt, to tak jak tutaj zaakcentowałem, postulowane w petycji propozycje zmian przepisów mają na celu wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, ale nie obligatoryjnego, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnim oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie. W związku z powyższym autorzy petycji wystąpili o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie karalności za incydentalne oraz uporczywe utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów lub sprawowania opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny poprzez dodanie odpowiednich przepisów do kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego. Priorytetowe orzekanie przez sądy opieki naprzemiennej poprzez zmianę przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dookreślenie zabezpieczenia w zakresie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi w postaci naprzemiennego zamieszkiwania z każdym z rodziców w porównywalnych okresach poprzez dodanie przepisów do kodeksu postępowania cywilnego. Projekt przewiduje wprowadzenie zmiany w artykule 97, o czym już wspomniałem, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez dodanie przepisu nakładającego na rodziców, którzy wykonują wspólną władzę rodzicielską, obowiązku wzajemnego informowania się o bieżących sprawach dziecka oraz przekazywania dokumentów dziecka, a w szczególności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dokumentacji medycznej. W celu zabezpieczenia prawa dziecka do wychowywania przez oboje rodziców poprzez efektywne ograniczenie przypadków utrudniania kontaktów dziecka z drugim rodzicem, w tym jego izolowania od jednego z rodziców, projekt ustawy przewiduje penalizację tego rodzaju zachowań. Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu senatorowi. Proszę państwa, pan senator wspomniał właśnie o tym, że komisja zdecydowała o odejściu od stwierdzenia że sąd obligatoryjnie decyduje, tylko że może. Natomiast problem polega według mnie na tym, że jednocześnie zostały skreślone zdanie, następujące zdanie. Rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i otrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. To zdanie zostało skreślone, natomiast zostało właśnie pozostawione to zdanie, o którym pan senator powiedział, że może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej i oczywiście i tak dalej. Chodzi o to, o ten zapis, który znajdujemy naprzemiennie nad dzieckiem i nie ma mowy o innych jakby rozwiązaniach. Stąd o czym na pewno w dyskusji to będzie jeszcze ten wątek poruszany, czy ten zapis, który obecnie mamy w druku, czy on nie zawęża jakby możliwości rozstrzygnięć przez sąd, czy sąd nie będzie jedynie mimo wszystko związany tym, że może tylko zasądzić opiekę naprzemienną, ale to oczywiście do dyskusji pozostawiam. Otwieram serię pytań, otwieram dyskusję. Pan senator Mieczysław Augustyn, pan senator Cichoń, pan senator i przewodniczący Jan Rulewski. Bardzo proszę. Zgłosiłem się do dyskusji, dlatego że w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka w 2014 i 2015 roku pracowałem nad zmianą tych samych przepisów. Tutaj w Senacie, to trzeba pamiętać, że zmiana nastąpiła z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej w tych samych artykułach, których dotyka teraz ta propozycja. Wtedy też postulowano, również w pismach, jeszcze nie petycji, bo ta kwestia nie była jeszcze wtedy uregulowana, sprawę reguły, zasady, którą sądy rodzinne stosowały i odbierane jako ewidentnie sprzeczne z dobrem dziecka, że przyznaje się prawo do sprawowania pieczy nad dzieckiem po rozwodzie lub w czasie rozłączenia rodziców tylko jednemu rodzicowi, ograniczając tym samym prawa drugiego z rodziców. Najczęściej dotyczyło to powierzania pieczy matce. Ojcowie skupieni w swoich stowarzyszeniach bardzo silnie i przez wiele lat i konsekwentnie protestowali. To już zmiana miała otworzyć drogę do tego, ażeby można było stosować pieczę naprzemienną. I tak się też w praktyce stało. To znaczy to było otwarcie furtki do tego, żeby ta piecza naprzemienna była sprawowana. Nie w pełni zadowoliło to wtedy ówczesnych wnioskodawców, którzy chcieli, ażeby piecza naprzemienna była zasadą, była regułą, a nie możliwością. Moja pierwsza uwaga do tego projektu. Skoro wracamy do stwierdzenia, że może, sąd może. W pełni się zgadzam z panem przewodniczącym, że wykreślenie tego akapitu, który mówił, że wtedy, kiedy nie doszło do porozumienia, to sąd rozstrzyga o sposobie sprawowania pieczy, nie opieki, tutaj też jest błąd w projekcie, pieczy nad małoletnim, to jaka by była wartość tego przepisu w stosunku do tego, co jest. Dzisiaj może i w przyszłości będzie mógł, więc właściwie co my dodajemy? Więc ja uważam, że biorąc pod uwagę nasze wczorajsze posiedzenie z Rzecznikiem Praw Dziecka, który informował nas, że już wkrótce, w ciągu bardzo niedługiego czasu, Rzecznik złoży w parlamencie efekt prac swojej komisji kodyfikacyjnej w zakresie zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, przed nami jeszcze debata, bardzo poważna debata nad tymi przepisami i innymi. Rzecznik tak ogólnie mówił, że chodzi o to, że będą tam dodane jeszcze stwierdzenia, zdaje się w KPC, że chodzi, że ta opieka musi być w porównywalnych okresach. Nie tylko naprzemiennie, ale w porównywalnych okresach. Dzisiaj niekoniecznie tak musi być. W każdym razie tak zrozumiałem rzecznika, może nie do końca precyzyjnie. Natomiast jakąś wartością są te przepisy, które mówią o obowiązku informowania się nawzajem rodziców o sprawach dziecka, no tyle tylko, że one są no, w dosyć dużym stopniu nieprecyzyjne. Pamiętajmy, że wprowadzając do kodeksu przepis, nakładamy na strony konkretne obowiązki i od tego przysługuje prawo zaskarżania i tak dalej, wszystkie prawa procesowe. Co to znaczy, że informują się o ważnych sprawach dziecka? No, co jest ważne dla matki, co jest ważne dla ojca, zwłaszcza skłóconych, bo nie doszli wcześniej do porozumienia. Przypomnę, że myśmy wprowadzili wtedy w 2015 roku taką zasadę, że sąd nie rozstrzyga o sposobie sprawowania opieki, jeżeli rodzice między sobą doszli w tej sprawie do porozumienia. Obdarzyliśmy rodziców tutaj ogromnym zaufaniem. Sąd się nie zajmuje tą sprawą, jeżeli takie porozumienie, co niestety zdarza się zbyt rzadko, zostanie przedłożone, ale jednak jestem zdania, że chociaż wartościowe są przepisy dotyczące podniesienia kar za wykonywanie, uniemożliwianie wykonywania kontaktów, to jest jakaś wartość, sprawa informowania, to też, ale pod warunkiem, że podniesiemy, znaczy, że doprecyzujemy te przepisy, chociażby do tych kwestii krytycznych, które są tutaj wymienione przed tym ogólnym sformułowaniem, to jednak ja osobiście bym postulował mimo wszystko, żebyśmy naprawdę poczekali na te generalne rozstrzygnięcia, które będą w najbliższych miesiącach i wrócili do tego tematu w tym szerszym kontekście. Jest tutaj pan przewodniczący Duda, pan przewodniczący Szymański, byliście panowie też na, pani przewodnicząca Orzechowska, byliście na tym posiedzeniu. I jeszcze jedna rzecz budzi moją wątpliwość, mianowicie w tym artykule 58 państwo piszecie, że ta kwestia porównywalnych okresów w opiece naprzemiennej no nie będzie dotyczyła sytuacji, kiedy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą. Czyli jeżeli matka zamieszkuje w Zgorzelcu, a ojciec w Gerlic, to co? To oni nie będą mogli naprzemiennie wykonywać opieki, czy ci spadeborni ze Szczecina to też nie. No mamy inną sytuację, nie? A jest wyjątek, tak? Nie, to jest powtórzenie. To jest powtórzenie. Bo, no więc chodzi o to, że to trzeba by rozważyć, bo to jednak, żebyśmy czasem wstawiając taki przepis nie doprowadzili do jakichś nierównego traktowania rodziców ze względu na miejsce zamieszkania. Dlatego ja osobiście uważam, że to przedłożenie jeszcze wymaga naprawdę, dostrzegam wartości, które tutaj są, podkreślam, kwestia tej informacji, kwestia skutecznego egzekwowania postanowień sądu, to oczywiście jest wartość i to warto rozważyć. Natomiast na tym etapie uważam, że dobrze by było skierować czy odesłać tę pracę ponownie do komisji w celu dopracowania. Taki jest mój końcowy wniosek. I najlepiej, żeby to się zbiegło... Do której komisji? No, poprzednio pracowała nad tym Komisja Rodziny, ale może to być w Komisji Praw Człowieka albo do wspólnych prac najlepiej. I po zapoznaniu się z propozycjami resortu, z propozycjami Rzecznika Praw Dziecka, byśmy, jeżeli już to ma być inicjatywa senacka, dobrze by było, bo pierwsza była, dlaczego nie doprecyzowywać. Pamiętam, wtedy też mówiliśmy, zobaczmy jak to będzie chodzić, jak to się w praktyce sprawdzi i wtedy ewentualnie róbmy krok dalej, ale róbmy krok rozsądnie, to znaczy tak, żeby uwzględnić wszystkie sytuacje. Stawiam wobec tego taki wniosek, panie przewodniczący, ażeby jednak nad tym projektem jeszcze popracować w komisjach. Dziękuję bardzo. Pan senator Cichoń Zbigniew, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nawiązując do tego, co powiedział pan przewodniczący, że przy okazji tej regulacji zniknęły nam dotychczasowe zapisy, uważam, że to jest niefortunne, że one zniknęły, albowiem cały czas walka szła o to, żeby te zapisy, które są, uzupełnić, a nie usuwać i zmieniać w ten sposób, że zastąpiliśmy jedno rozwiązanie skrajne, które przy oczywiście niewłaściwej interpretacji jedynie jest skrajne, bo przy rozsądnej interpretacji sądy stosowały tą naprzemienną opiekę, bo taka jest możliwość dokonywania wykładni. Zwracali mu uwagę na to, że należy jedynie expressis verbis, czyli wprost dopisać możliwość zastosowania naprzemiennego wykonywania władzy rodzicielskiej i o to przecież szła cała wojna. W związku z czym ja proponuję pozostawić dotychczasowe zapisy i uzupełnić je na końcu zdaniem, że sąd może też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą. I w ten sposób mamy pełne spektrum możliwości, jakie sąd ma do zastosowania. Natomiast, tak jak mówię, przy tej redakcji niefortunnej tośmy zamienili jedno rozwiązanie niefortunne na inne niefortunne, bo obawiam się, że może być taka interpretacja, że sądy będą uważały, że w ogóle mogą tylko i wyłącznie opiekę naprzemienną stosować, a nie mogą stosować innych rozwiązań. No, takie ryzyko istnieje. No i w każdym razie jest to moim zdaniem z punktu widzenia sztuki prawniczej no, niezbyt fortunne zapisanie. Dlatego jest taka moja propozycja, żeby do tego, co w tej chwili jest w treści, dopisać tylko to zdanie, które zaczyna się mniej więcej od sformułowania może, z tym, że dodałbym przed tym sformułowanie, że sąd może też powierzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Właśnie ja cytowałem na początku opinię prezesa Prokuratorii Generalnej Leszek Bosak, właśnie, która proponuje, w tej opinii mamy właśnie propozycję połączenia tego, co jest, z instytucją opieki przemiennej. I to oczywiście jest do oglądu, zresztą wszyscy państwo posiadacie opinię. Nie wiem, czy ktoś jest z Prokuratorii Generalnej może? Jest. To pan być może zabierze na ten temat głos, ale najpierw senatorowie, a później poprosimy przedstawiciela Prokuratorii Generalnej, żeby właśnie o tym nas poinformował, bo w opiniach jest taka propozycja. Bardzo proszę teraz pan senator przewodniczący Jan Rulewski. Dziękuję. Proszę państwa, tu do pana senatora sprawozdawcy zwracam się z prośbą o wybaczenie, przepraszam za to wystąpienie, bo podkreślił, że w Komisji Praw Człowieka i Praworządności to rozwiązanie uzyskało jednogłośne jednogłośną akceptację, to oznacza, że również moją. Natomiast skoro jest tak, że również członek tej komisji, pan mecenas senator Cichoń, dokonał wolty w stosunku do tego rozwiązania, tak, a wcześniej pan senator Augustyn zgłosił nawet uwagę proceduralną, to chciałbym powiedzieć tak, że gdyby przyjąć wniosek pana senatora Augustyna, który nie był precyzyjny, bo nie mówił, do jakiej komisji to ma pracę, to należałoby najpierw formalnie, żeby Komisja Praw Człowieka i Praworządności zakończyła pracę nad petycją, bo ta ustawa jest realizacją petycji. Natomiast później pozostaje droga otwarta do pracy w innym być może trybie. To jest po pierwsze. Tak, ale my petycje i tu są autorzy, nie możemy tych ludzi traktować przedmiotowo, że nam coś się nie podoba, a wcześniej już przyjęliśmy i podjęliśmy decyzję, którą przekazaliśmy naszym obywatelom, że petycję przyjęliśmy. Wobec tego przynajmniej w tym zakresie powinniśmy zachować pewną rzetelność wobec autorów. Ale to jest jedna uwaga, co mówię, może być inaczej jeszcze rozwiązywana, że petycja po analizie, powiedzmy po pierwszym czytaniu, nie zostanie zrealizowana i prace mogą być w Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Panie senatorze, jak jest pierwsze czytanie, to już w tym momencie jest po prostu w tym trybie legislacyjnym i to pierwsze czytanie, no więc następstwem właśnie jest drugie czytanie i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Są procedury właśnie, tak, ale tak, jeszcze tak wchodzi uchwała o petycjach, prawda, gdzie podjęliśmy decyzję o przyjęciu petycji. Ale w tym mieszaniu ja chciałbym zgłosić uzupełniające stwierdzenia, które są też wywrotowe, powiedziałbym. Rzeczywiście jest tak, że skoro na świecie nie ma definicji tego wspólnego wychowywania, tym bardziej przemiennego, tu zresztą też my się mylimy, raz mówimy na przemian, raz przemiennie. Pani legislator, ja bym prosił, pani legislator, pani mecenas, ja bym prosił, bo większość z nas używa pojęcia naprzemienne, a w ustawie jest przemienne. Czy to jest różnica tylko słowna, czy to rodzi też różne skutki? Według mnie na przemian to jest jak gdyby 50-50. 50-50. Przemiennie niekoniecznie związane z zasadą 50-50, czyli po 50%. Ale to może ja się mylę. Również to rzeczywiście podnoszę tylko jako drobiazg, to zamieszkiwanie za granicą, ale nie w tym kontekście, co powiedział pan senator Augustyn, mnie razi, bo rzeczywiście takie przypadki mogą być, aczkolwiek prawnicy powiadają, że jest inna władza prawa, w tym Gistrow, czy mówiłeś, tak, czy w Szczecinie, Gerlicz, czy w Zgorzelcu. Jest inna władza prawna i też jest problem, gdyby to skreślić, to czy nasze sądy, które nadzorują jednak ten proces przemiennego, byłyby w stanie realizować swoją władzę, a obywatele ewentualnie swoje prawa. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że ja jestem zwolennikiem jednak porozumienia, zasady porozumienia i moja jak gdyby dążenie zmierza do tego, nie mam poprawki, ale myślę, że prace będą trwały, do tego, żeby to sąd, zanim sąd będzie rozpatrywał stanowiska, czy zanim podejmie decyzję, obojętnie czy w trybie obligatoryjnym, czy w trybie możliwości, to żeby rodzice przedstawili jako obowiązek projekt, propozycję, plan, jakby tego nie nazywać, wspólnego wychowywania dziecka, który by obejmował zarówno zagadnienia pobytu, miejsca pobytu, ale też wymiany informacji, różnych informacji. Nie tylko o dowodzie osobistym, który być może zniknie, ale też o choćby na przykład o szkołach, o procesie dydaktycznym w szkołach, być może o innych problemach jeszcze zdrowotnych, żeby sąd po prostu do tego był zobowiązany. Też o tym, że zmieniają się siedziby zamieszkania, praca rodziców i ona zmienia też sposób wykonywania tego porozumienia, gdyby nawet dotarło, gdyby ono zostało osiągnięte. No, tu się mówi o tylko tym jednym przypadku drastycznym, zamieszkiwaniu za granicą. A ja pytam o bardziej drastyczne przypadki. Czy możliwe jest zastosowanie tej opieki, gdyby sąd przejął, w przypadku, gdy, pozwolę sobie opowiedzieć to anegdotycznie, ale przypadki takie mogą mieć miejsce. Dziecko przebywające pod kuratelą matki w Zakopanem chodzi ze względu na uzdolnienia plastyczne do szkoły Kenara, a ojciec odwrotnie w Gdańsku zamieszkuje i pracuje w innym środowisku rodzinnym, oświatowym, już nie mówię miejskim. To jest dla mnie bardziej drastyczny przypadek, gdy trzeba czasem rozbić środowisko dziecka, to rodzinne, bo ma może nowych swoich braci i siostry i łączyć je metodą mechaniczną, dlatego że jesteśmy uwiązani do słowa przemiennie z innym środowiskiem szkolnym, miejskim, wychowawczym w Gdańsku. Dobrze, może, ale czy sąd jest, panie mecenasie, czy sąd ma na tyle możliwości i może przeprowadzić taką śledztwo? Nie, nie może. Ja stwierdzam, że nie może, bo po prostu nie ma czasu, żeby te sprawy sprawdzić. Ale poza tym sąd, jak państwo wiecie, działa na podstawie zeznań świadków, czy w tym przypadku stron. Nie wszystkie strony są w stanie pokazać. Dlatego ja uważam, podtrzymuję to, że jeśli ma być to porozumienie, to możemy, a to jest interes rodziców i prawo rodziców i obowiązek rodziców, żeby taki projekt porozumienia przedstawili sądowi, a sąd by to jedynie weryfikował, być może odrzucił nawet, gdyby było jednostronne, bo w tej tu ustawie nie mówi się, nie ma odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze to, proszę państwa, czy sąd, gdy porozumienie zawarte, którym, jak widać ze statystyki, ojcowie rezygnują z pomocy, czy sąd to porozumienie ma respektować? Pytanie. Rodzice dogadują się, że tatusiu, nie chcemy cię widzieć i jest to porozumienie. Druga strona się na to zgadza machinalnie i czy to sąd ma uwzględniać, czy nie. Nie. Sąd ma bronić interesu dziecka, panie mecenasie, a nie interesu jednego lub dwojga rodziców. To jest podstawowe prawo konstytucyjne, na które narzuca sąd. Sąd narzuca poprzez konstytucję obowiązek wspólnego wychowywania czy też opieki nad dzieckiem. Pilnuje praw dziecka, a nie pilnuje praw rodziców. I drugie zagadnienie, które jest przedmiotem mojej wątpliwości. Tutaj się mówi o dzieciach, które pochodzą z małżeństw rozwiedzionych. Praktyka wskazuje zaś, że dziś jest najwięcej dzieci pochodzących ze związków konkubenckich. Powiedziałbym więcej, to jest zdecydowana przewaga, że jeśli w małżeństwach obowiązuje zasada pewnej ciągłości wychowywania, bo są środowiska, naciski babci, dziadków, że to działa jeszcze w niektórych przypadkach, to moje pytanie może zbyt rewolucyjne jest, a co z dziećmi, które się zrodziły w związkach konkubinackich i wobec nich w tej ustawie nie ma żadnego odniesienia. Zatem, chcąc nadać temu charakter jednak bardziej konkretny, a nie uciekać się tylko, jak tu słyszę sugestie, że sąd wszystko może i że wszystko sąd zrobi, to jeśli tak by było, to po co te ustawy, to uważam, że jednak po pierwsze trzeba rozszerzyć o dzieci ze środowisk konkubinackich, czyli wszystkie dzieci są nasze i wszystkie dzieci są równe. Po drugie, żeby jednak to obowiązek tego stworzenia porozumienia miał formę propozycji ze strony rodziców i byłby dokumentem roboczym sądu. I po trzecie, żeby rzeczywiście uwzględniano nie tyle filozofię słowa przemienny i naprzemienny, ale rzeczywistość. A ta rzeczywistość, jak powiedziałem w tej anegdocie, jest bardziej złożona niż tylko zamieszkiwanie po dwóch stronach granicy. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan... Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja rozpocznę od tego, że przedstawiam stanowisko Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, tak? Czyli to, co zostało wypracowane podczas prac tej komisji, w której również uczestniczył Pan Senator Przewodniczący Rulewski. Także też o tym rozmawialiśmy. Szanowni Państwo, w pełni się oczywiście zgadzam, że no najlepsze dla dobra dziecka byłoby porozumienie rodziców. Niestety jego nie ma, najczęściej nie ma i to jest przykre. Mówię to też z doświadczenia jako wieloletni dyrektor szkoły, gdzie generalnie mieliśmy mnóstwo problemów, jakby, które stwarzają rodzice po rozwodzie, a które niestety wpływają bardzo źle na dziecko i dziecko staje się bardzo często, co jest niezmiernie przykre, przedmiotem, a nie podmiotem w tym konflikcie rodziców. Tak? W związku z tym zgadzam się w pełni z przedmówcami, zarówno z panem senatorem Augustynem, z panem mecenasem, senatorem Cichoniem i z panem przewodniczącym Rulewskim, że oczywiście to wymaga dłuższej dyskusji, ale żebyśmy głównie w tej dyskusji widzieli przede wszystkim dziecko, bo ono jest tutaj najważniejsze. Dobro dziecka jest tutaj, prawda, najważniejsze i musimy zrobić wszystko, aby to dziecko było traktowane podmiotowo i aby prawa tego dziecka były w pełni przestrzegane, a rodzice, najczęściej niestety ojcowie, mieli prawo, tak, pełne prawo do tego, aby z dzieckiem się spotykać, aby mieć wpływ na wychowanie tego dziecka i jego, prawda, no tutaj szeroko pojęte funkcjonowanie z obojgiem rodziców. Jeśli chodzi o wniosek pana senatora Augustyna, to uważam, że, znaczy nie zgadzam się do końca, że to teraz mogłoby wrócić do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, skoro już te dwie komisje, czyli Komisja Rodziny i Komisja Ustawodawcza rozpoczęły pracę nad tym projektem, to nie ma przeszkód, żeby te dwie komisje kontynuowały pracę, tak? Oczywiście wspólnie kontynuowały i dokonywały zmian, o których tutaj rozmawiamy, tak? No tak to do końca nie widzę zasadności powrotu tego do Komisji Praw Człowieka, tylko żeby właśnie te dwie komisje, które dziś tutaj się spotkały, nad tym pracowały. Także taki wniosek jak najbardziej jest słuszny w kontekście przyjęcia, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc panie... Dwie komisje. Nie, nie ma Komisji Praworządności, nie ma. Tak, także są dwie komisje, uważam, że i popieram jakby tutaj wniosek pana senatora Augustyna, żebyście Państwo w tych dwóch komisjach nad tym pracowali. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Szymański. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, najpierw dwa zdania pokazujące kontekst sprawy, które wydają mi się istotne, o czym mówi pan Rulewski. W Polsce rozwodzi się około 65 tysięcy par rocznie. To jest 130 tysięcy osób dorosłych i w tych parach jest około 60 tysięcy dzieci. Oprócz tego rozpadają się jeszcze łatwiej i bardzo często związki konkubenckie, których liczba nie jest do końca znana. Ale to pokazuje ogrom problemu, przed którym stoimy. I na tym tle pojawiają się bardzo często problemy, z kim ma być dziecko, ale również realizacji kontaktów rodziców z dziećmi. I mówię o tym dlatego, żeby pokazać, przed jak ważnym i potężnym problemem stoimy. I tu każdy błąd, jaki zaproponujemy, jakieś rozwiązanie zbyt daleko idące albo rozwiązanie, które nie będzie do końca przemyślane, będzie miało kolosalne konsekwencje. Jeżeli ja słyszę, że są petycje, które mówią, że to powinno być podstawowe rozwiązanie i jako jedyne stosowane, to mogę powiedzieć z całą pewnością, że tego rodzaju głosy są na pewno niezgodne z dobrem dziecka. Dlatego, że sytuacja dzieci jest tak różna w rozwodzących się czy rozpadających związkach, że to może być jedno z rozwiązań, ale nie jedyne. Nie chcę tutaj szerzej argumentować tego, bo nie mamy na to czasu, ale takie jest moje przekonanie wynikające z rozmaitych badań. Idąc dalej tym tonem, oczywiście mam świadomość tego, że ten przepis jest tutaj bardzo zmiękczony i mówi o tym, że może. Ale jeżeli tak, to powstaje pytanie, czy w obecnym stanie prawnym może. W obecnym stanie prawnym odpowiedź jest prosta. Również sąd może ustanowić opiekę naprzemienną. Możemy zastanawiać się, czy robi to dość często, czy praktyka w tej sprawie jest właściwa, ale prawo na to pozwala. Jeżeli praktykę uznamy za praktykę niewłaściwą, to jest kwestia szkoleń, to jest kwestia innych instrumentów, żeby upowszechnić na przykład opiekę naprzemienną, ale to nie jest kwestia zmiany prawa. Mam przed sobą opinię ministra sprawiedliwości świeżutką, bo z 23 maja 2018 roku, która we wnioskach pisze następująco. Wynikające z przedłożonego projektu zawartego w druku 776 propozycje legislacyjne w kontekście obowiązujących rozwiązań prawnych i tych planowanych przez Ministerstwo, to dodaję od siebie, Sprawiedliwości, nie wydają się uzasadnione. I pozwolę sobie przeczytać dwa zdania wcześniej. Pragnę nadmienić, że w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowany jest projekt zmiany ustawy Kodeks karny w ramach szerszego projektu obejmującego nowelizację również innych ustaw wymienionych w omawianym projekcie. Projekt ten przewiduje wprowadzenie typów czynów zabronionych polegających na niewykonywaniu orzeczeń sądu w zakresie odebrania dziecka lub kontaktów z dzieckiem. Nie będę do końca czytał, ale to wskazuje, że są prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości prace na ten temat. Zaraz pan pełnomocnik pewnie nas poinformuje, ale informował również na konferencji, która miała tutaj parę tygodni temu miejsce, o tym, że takie prace trwają, organizowane przez Komisję Rodziny. O tym również, i potwierdzam to, powiedział o tym pan Augustyn, z kolei o pracach Rzecznika Praw Dziecka, który równolegle prowadzi pracę na ten temat. Także mamy przynajmniej dwa ośrodki zidentyfikowane, które prowadzą równoległe prace dotyczące tego samego przedmiotu spraw. W tej sytuacji jest mi bardzo bliski wniosek pana senatora Augustyna, żeby na tym etapie wstrzymać pracę, żeby poczekać na to, co wypracuje zarówno Rzecznik Praw Dziecka, jak również minister sprawiedliwości, po to, żeby zebrać te wszystkie projekty i również ten projekt, który przygotowała Komisja Petycji, i dopiero wówczas zastanowić się, jaki kształt nadać rozwiązaniom nowym, mając tego świadomość, że że rozmawiamy o sytuacjach bardzo niełatwych i w moim przekonaniu one w dużym stopniu wynikają stąd, że utrudniona jest realizacja kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem, jeżeli powierzona jest w wyniku rozpadu związku opieka nad dzieckiem najczęściej mamie albo tacie. Pojawiają się kłopoty i tutaj część podpisujących petycję, zresztą wprost w rozmowach oni to mówili, które prowadziłem, że ta próba opieki naprzemiennej jest jakby reakcją na to, że nie mamy wystarczających instrumentów na to, żeby realizować w sposób prawidłowy orzeczone przez sąd kontakty rodziców z dziećmi. A więc mamy tutaj całą górkę problemów, ja tylko niektóre z nich wymieniam, ale po to, żeby je rozwiązać i rozwiązać je zarówno kompetentnie, jak również w spokoju i tak, żeby to było z dobrem dziecka, o co nam wszystkim jest bliskie, potrzebny jest zapewne czas, potrzebny jest, żeby te dwie instytucje przygotowały projekty w tej sprawie, żebyśmy spotkali się ponownie na ten temat i wówczas rozstrzygnęli, w jakim kierunku powinny iść zmiany ustawowe. Myślę, że dla wszystkich jest jasne, że zmiany kodeksowe to są zmiany bardzo poważnej natury i tutaj pochopnie postępować nie można. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. To jest moja wątpliwość, bo akceptuję to. Panowie senatorowie, twórcy tego wniosku proceduralnego, nie mówię o merytorycznego, którym zasadzacie swój wniosek na tym, że rząd, rzecznik przygotują propozycje, prawda? A jak zgłoszą je do Sejmu? Wobec tego, w jakiej my sytuacji będziemy proceduralnej? Myślę, że powinniśmy na bazie tego, co dzisiaj, dzisiejszej dyskusji, zwrócić się zarówno do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i Rzecznika Praw Dziecka, informując o tym, że tego typu prace zostały podjęte, o możliwie szybkie przedłożenie planu swoich prac. Jak również chciałbym dodać do mojej wypowiedzi jeszcze, że zapoznałem się z opinią Sądu Najwyższego, która jest podobna do opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, która opiniuje negatywnie ten projekt ustawy i myślę, że to jest też istotne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz nie, ale zgłaszał się wcześniej, chyba że pani naprawdę, ale... ale chce pani już teraz na pewno, nie może pani jako następna? Tak, także to bardzo proszę, dlatego że mamy jeszcze listę całą właśnie. Nie, zgłaszali się wcześniej przed panią senator jeszcze inni. Zgłaszał się przedstawiciel Prokuratorii Generalnej i to my otrzymaliśmy od państwa oczywiście opinię, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast chciałbym w związku z dyskusją dotyczącą właśnie ewentualnego połączenia tych zapisów, które są w obecnej ustawie z propozycjami, które mamy w druku, i państwo zaproponowaliście połączenie właśnie tych materii w jeden mechanizm legislacyjny. Bardzo proszę, żeby pan właśnie krótko na ten temat odpowiedział po prostu. A chyba że pan uważa, że jeszcze coś mógłby do tego dodać. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję za zaproszenie do udziału w komisji. Szanowni państwo, istotnie w naszej opinii, którą miałem okazję przygotować na potrzeby tego postępowania, zwracaliśmy uwagę, że no tutaj po pierwsze to, co pan senator wcześniej wspomniał, obecnie w obecnym stanie prawnym istnieje absolutnie możliwość tego, aby taką opiekę przemienną sądy orzekały. Praktyka to jest oczywiście kwestia jakby innego typu, ale nie wymaga to zmian prawnych. Rozumiem intencję i ta intencja jest bardzo istotna i też pisaliśmy to w opinii na początku, że sprawa jest złożona i delikatna i absolutnie ten problem nie opiniujemy go negatywnie, natomiast wymaga pewnego właśnie takiego delikatnego tutaj precyzyjnego uwzględnienia, więc zwracaliśmy uwagę na to, że taka możliwość prawna już dzisiaj jest. Jeżeli intencją autorów petycji, później tutaj komisji jest to, aby tę opiekę przemienną podkreślić, to tak jak tutaj w tej dzisiejszej dyskusji wychodzi, te głosy, które były wypowiedziane, być może można byłoby właśnie w tym kierunku uzupełnić ten paragraf 1a o takie zdanie, które będzie de facto, ono będzie jakby dodatkiem, które już dzisiaj jest, mieści się w tym zdaniu, o którym pan przewodniczący na samym początku powiedział, to znaczy rozstrzyganiu o sposobie wspólnego wykonywania władzy, ale też mogłoby podkreślać dodatkowo możliwość sądu i być może sugerować, może w jakiś sposób tak bardziej podkreślać znaczenie tej opieki czy tej formy jako dopuszczalnej, czy jako już dzisiaj istniejącej, ale też z jakichś względów wpisanej wprost literalnie do tego przepisu. Więc stąd ta propozycja. Oczywiście, jeżeli jeszcze tylko krótko odnosząc się do tej dyskusji czy do tych głosów, istotnie to jakby ta cała zmiana, która tutaj jest proponowana, no dotyka bardzo istotnego problemu, który w praktyce no wiąże się często z sytuacją, w której tylko jedno z rodziców uzyskuje możliwość opieki nad dzieckiem i potem jeszcze z tym są związane problemy z wykonywaniem przez drugiego rodzica jego uprawnień wynikających z posiadanej władzy rodzicielskiej. I tych problemów oczywiście i autorzy petycji i podmioty, które zwracały się do Senatu, oczywiście te problemy istnieją. Pytanie tylko, czy rzeczywiście, znaczy tu są dwie możliwości, ja nie chcę rozstrzygać, bo oczywiście to jest poza kompetencją naszą, a mianowicie no można oczywiście dokonać takiej krótkiej zmiany, czy jakby drobnej dotyczącej tej instytucji w ramach tego procedowania, niezależnie od tych zmian, które potem być może też w pewnym sensie będą obejmowały te kwestie, a mam tu na myśli projekt przygotowany obecnie przez Rzecznika Praw Dziecka, czy też projekt, który jest procedowany, aczkolwiek on dotyczy czegoś troszeczkę innego, nie dotyczy kodeksu rodzinnego, jak rozumiem, procedowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Także tutaj oczywiście możliwości są obydwie. Myślę, że ani jedna, ani druga się nie wyklucza i to już do decyzji państwa senatorów. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. A teraz oczywiście pani senator Grażyna Sztark. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja jedynie chciałam uzupełnić ten wniosek, popierając oczywiście tutaj poprzednie propozycje, abyśmy jeszcze popracowali nad tym propozycją, projektem ustawy, ale chciałabym uzupełnić z uwagi na to, że jednak dosyć istotnym jest ten zapis o tym, jeżeli jedno z rodziców zamieszkuje za granicą. W związku z tym bym proponowała również, żebyśmy do MSZ-u wystąpili z zapytaniem, co w przypadku, jakie możliwości ma, bo oczywiście chodzi o to, że sąd, nasz sąd, ani kurator, który występuje w imieniu dziecka, nie ma tam żadnych uprawnień. W związku z tym chciałabym, żebyśmy mieli również taką informację, jakie mamy uprawnienia jako... Tak. Czy jakie możliwości egzekwowania tego prawa mamy za granicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przekażę następny głos osobie, która się zgłosiła, to chciałbym oczywiście poprosić Państwa, żebyście Państwo w związku z tym, że jak zostało to zaproponowane, żebyśmy zawiesili pracę nad tym punktem, ale żebyśmy ten czas wykorzystali do pracy twórczej, to znaczy żebyśmy udoskonalili te rozwiązania, które no jednak nie zawsze, z którymi nie zgadzamy się, czy też opinie są negatywne co do tych rozwiązań. Ewentualnie jeszcze, jeżeli chodzi o opinie pozytywne, przeanalizowali możliwość sugerowanych rozwiązań, ażeby te rozwiązania znalazły się w rozwiązaniach prawnych, które proponujemy. I pod koniec posiedzenia komisji, żeby były propozycje, jakie prace powinniśmy wykonać, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o to, która komisja powinna zajmować się dalszymi pracami, to oczywiście używając analogii do Komisji Ustawodawczej, która na przykład, jeżeli chodzi o wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to my najpierw spotykamy się, żeby rozpatrzyć właśnie ten wyrok i wtedy decydujemy, czy podejmujemy inicjatywę ustawodawczą. I przypuszczam, że w Komisji Praw Człowieka jest podobnie, że rozpatrywana jest petycja, a później, jeżeli komisja uznaje, że podejmuje inicjatywę ustawodawczą, to ta inicjatywa, jak rozumiem, tak jak to mamy teraz w przedmiotowej sprawie, została podjęta i w tym momencie my możemy tylko do przodu iść, bo ta inicjatywa już na pewno ma się znaleźć na posiedzeniu plenarnym Senatu w drugim czytaniu. Pani zgłaszała się, pani, proszę o przedstawienie się i o wypowiedź. Maria Urmańska, ja reprezentuję zespół do spraw rodziny przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. To jest zespół, który składa się z 28 przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych działających w obszarze rodziny. Są to organizacje zarówno kluczowe, krajowe, jak i też lokalne, bo nabór był, że tak powiem, otwarty. I ja bym chciała pokrótce przedstawić nasze stanowisko. Znaczy, my półtorej roku pracujemy też... Państwo opinię przedstawiliście na piśmie? Nie, ale możemy dostarczyć. Bo mamy zakończone prace. Już teraz proszę, żeby było to dostarczone. Dobrze, to jeżeli dostanę kontakt, to taką informację przekażę mailowo i w skrócie powiem o dwóch rzeczach, bo dużo szerzej to opracowaliśmy. Z naszej strony byłaby propozycja do zmiany nazewnictwa, mianowicie mówimy o opiece przemiennej, naprzemiennej, a w zasadzie dotyczy to opieki zrównoważonej, ze względu na to, że wszyscy wiemy o tym, że zarówno ojciec, jak i matka jest niezbędne. Jeżeli dziecko nie dostanie, nie będzie obserwowało szacunku do mężczyzny, jak i przyjęcia emocjonalności kobiety, mówię tu o rodzicach, to ono będzie w trwały sposób zdeformowane emocjonalnie, psychicznie i to też wpływa na... Każdy wie wiele aspektów problemów z prawem między innymi. Więc zamiana nazewnictwa z przemiennego, naprzemiennego na zrównoważony. Druga kwestia, którą tutaj poruszę, to jest ten artykuł 58 paragraf 1. W sytuacji, kiedy nie mamy braku porozumienia, jest sugestia, żeby sąd uwzględniając prawo dziecka, tak, bo skupiamy się przede wszystkim tutaj, patrzymy od strony dziecka, żeby dziecko miało możliwość bycia wychowywanym przez obojga rodziców i to wychowanie było powierzone w planie opieki wykonywania władzy rodzicielskiej właśnie obojgu rodzicom oraz określenia wykonywania tej opieki nad dzieckiem w ten sposób, że ona może być naprzemienna, tak? Bo są właśnie różne sytuacje losowe, ale żeby był stworzony taki plan opieki, wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, żeby w centrum było dziecko, a nie rywalizacja między dorosłymi osobami i dziecko, że tak powiem, jest wciągnięte w konflikt. To są dwa główne nasze postulaty. Ja, jeżeli dostanę kontakt, to też przekażę, że tak powiem, całość dokumentu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jeżeli chodzi o kontakt, to na Komisję Ustawodawczą albo Komisję oczywiście Rodziny, to poproszę sekretariaty o przekazanie adresu. Natomiast jeżeli chodzi o podkreślenie... Tak. Bardzo dziękuję, bo to jest już kolejna właśnie opinia, w której właśnie podkreśla się fakt, że powinna być bardziej jeszcze uwzględniona podmiotowość dziecka. To w wielu opiniach pisemnych, które otrzymaliśmy w wypowiedzi pani, również w wcześniejszych wypowiedziach, i żebyśmy po prostu traktowali to jako centrum rdzeni naszych działań właśnie tych ustawodawczych. Ale pan chciałby razem państwo tak, jesteście. My jesteśmy razem w tej samej komisji. I dzień dobry państwu. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. My komisja, w której pracujemy, ta grupa, 6. Zespół do Spraw Rodziny, wypracowując naszą propozycję, przeanalizowaliśmy aktualne brzmienie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, propozycja nasza, za chwilę o niej powiem, i projekt właśnie Komisji Senackiej, który jest. Dosyć radykalnie podeszliśmy do jednego z punktów. Cały czas mówimy o tym, że tę opiekę naprzemienną czy zrównoważoną, co proponujemy, tak, no, literatura podaje różne określenia, które oczywiście mają swoje konsekwencje. Cały czas w projekcie, który jest teraz w obowiązującym prawie i w projekcie Komisji Senackiej jest sformułowanie może powierzać. Zastanawiamy się naprawdę bardzo mocno nad tym, czy nie powinniśmy odwrócić sytuacji. Jednak nie powinno być sformułowania, że sąd powierza w planie opieki. I mamy na to naprawdę bardzo dużo argumentów. To znaczy nasza propozycja absolutnie nie jest propozycją automatyzmu. Broń Boże. To jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie. Natomiast widzimy już teraz, że takie rozwiązanie, jakie jest teraz, no, nie przynosi rezultatów. To znaczy sądy mogą to robić, a tego jednak nie robią. Oczywiście zarówno rzeczywistość, polska praktyka, praktyka sądów, mentalność, wszystko to wpływa na to, że tak się jednak nie dzieje. Zresztą tak jak pan senator stwierdził, sądy nie mają na to czasu, naprawdę nie analizują tego. Pomimo że są zobowiązane do tego, powinny, nie robią tego. I jak byśmy chcieli zabezpieczyć to dobro dziecko w takim rozwiązaniu? Czyli przy sformułowaniu powierza proponujemy, żeby sąd zastosował opiekę zrównoważoną w przypadku braku spełnienia szeroko rozumianych, sformułowanych przesłanek negatywnych. Czyli dajemy cały katalog, kiedy nie powierza. Natomiast odwrócenie tej sytuacji spowoduje, że ojcowie po raz pierwszy będą mieli szansę realną na wzięcie tej opieki. Nie mówimy tu o ojcach, którzy nie chcą, którzy nie są zdecydowani. Mówimy tu o naprawdę zdeterminowanych ojcach, którzy naprawdę do tej pory takiej możliwości nie mają, ponieważ w naszej opinii wszystkie te przepisy, o których mówimy, czyli karanie za utrudnianie kontaktów i tak dalej, one są bardzo potrzebne, ale one są w sumie kosmetyczne, bo każdy prawnik i zajmujący się sprawami rodzinnymi doskonale wie, że jeżeli najczęściej matka zdecyduje się, że ojciec nie będzie miał tych kontaktów, to jest w stanie załatwić to tak, że tych kontaktów nie będzie. Niektórzy rodzice nawet biorą pod uwagę to, że będą płacić grzywnę, a ojcu naprawdę nie zależy na tym, żeby odebrać zasądzoną grzywnę, tylko żeby jednak doprowadzić do skutecznego egzekwowania kontaktów. Więc zastanawiamy się, skoro ten przepis nie pracuje przez lata w sformułowaniu może powierzać, to czy nie lepiej byłoby odwrócić sąd powierza i tutaj, żeby wszystkie państwa wątpliwości jakby uspokoić, rozszerzyć ten katalog, kiedy powierzyć nie powinien. Myślę, że to będzie zmiana, która radykalnie może odwrócić sytuację, ale nie będzie też jednocześnie zagrożeniem dla dobra dziecka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No właśnie mamy tu jakby próbkę tych prac, jakie należy wykonać, ażeby ten projekt był jak najdoskonalszy. Państwo jako właśnie osoby, które o empirii pewnej, o pewne doświadczenia, kontaktów spotykają się z tymi problemami, właśnie przedstawiają właśnie pewne aspekty i propozycje rozwiązań. Natomiast na pewno poddane to będą głosy krytyczne wobec takiego rozwiązania, bo wszystko, co enumeratywnie jest wymieniane, no jednak jest to zawsze ryzyko, że może nie obejmować całościowo wszystkich jakby sytuacji, które mogą zaistnieć. Bardzo proszę pan, bo pan mamy pana... Tak, pana senatora Jerzego Czerwińskiego, później pan, który jest z tej strony i później, jeżeli oczywiście pan się zgodzi, jeżeli nie, to oczywiście, to oczywiście w tej chwili, ale to może więcej będzie głosów, to bardzo proszę. Panowie przewodniczący, wysokie komisje. Po pierwsze opowiadam się za tym, żeby rzeczywiście przerwać pracę komisji do czasu stanowiska rządu w tej sprawie, to po pierwsze, a po drugie do wyjaśnienia tego, jakie propozycje będzie proponował Rzecznik Praw Dziecka. Zaś moje osobiste zdanie co do idei tej ustawy jest negatywne i będę się starał Państwu to krótko wytłumaczyć. Po pierwsze, sposób sformułowania sugeruje, że z rozwiązania, którym sąd miał wszystkie możliwości dostępne, to jak to było realizowane w praktyce, to jest inna kwestia. I trzeba by się zapytać sądów, dlaczego tak, ale miał wszystkie możliwości. Dochodzimy do rozwiązania, w którym praktycznie wskazujemy tylko jedno, a mianowicie właśnie tą opiekę naprzemienną. I tutaj taka uwaga poboczna, to czy nazwiemy ją naprzemienna, czy zrównoważona, nie ma większego znaczenia dla dziecka. Po prostu to jest tylko kwestia terminologii. Wykonanie tego jest zasadnicze i ważne. To jest pierwsza kwestia. I tu ewentualnie poprawka, którą proponował senator Cichoń, by mogła rozwiązać tą kwestię. To znaczy pozostawiamy wszystkie możliwości i wskazujemy dwie skrajne. To znaczy obie strony mają takie same prawa, albo też jedna ze stron ma praktycznie biorąc wszystkie prawa, a druga staje się stroną wspomagającą tylko. Ale dlaczego jestem przeciwko tej opiece naprzemiennej? Bo no, tu traktujemy, proszę Państwa, dziecko jak przedmiot, według mnie. To tak, jakbyśmy sobie na przykład pożyczali samochód. Rok czasu używa żona, była żona, rok czasu używa były mąż. A co z dobrem dziecka? Jak Państwo sobie wyobrażacie, dziecko, które chodzi do szkoły, a to są 2/3 okresu do 18 roku życia, które na przykład, nie wiem, bo tu nie są określone te okresy naprzemienności. Co rok, co pół roku zmienia swoje środowisko szkolne i przenosi się ze szkoły do innej szkoły, bo rodzice mieszkają w dwóch różnych miastach. A to ma być model dominujący, opieka naprzemienna. To jest dla dobra dziecka? Proszę Państwa, ja tutaj widzę niestety, być może nie wszyscy sobie to uświadamiają, ale taką próbę, przepraszam za wyrażenie, zglajszachtowania płci. Że obie płcie, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy matka, czy ojciec, mają takie same prawa i obowiązki w małżeństwie. I dlatego mogą się naprzemiennie zajmować dzieckiem. No to jest nieprawda, przynajmniej według mnie, według mojej oceny sytuacji. Inne są prawa i obowiązki kobiety, inne są prawa i obowiązki mężczyzny. Być może sądy nie zapewniają w pełni realizacji praw ojca. To możliwe. To wobec tego zabezpieczmy, tak przekształćmy prawo, aby te uprawnienia ojca były realizowane. Ale nie próbujmy je zrównywać ze sobą. Ja sobie nie wyobrażam, że narzucimy na ojca, w cudzysłowie oczywiście narzucimy, poprzez zmiany prawne, konieczność wychowywania małego dziecka. Gdzie wtedy przy dziecku, nie wiem, w wieku przedszkolnym czy żłobkowym bardziej potrzebna jest matka. Oczywiście wzorzec ojca także, tu każdy wie. Ja też jestem ojcem. Ale czym innym mówię, inne są role kobiety, inne role mężczyzny. Zaś Uważam za w ogóle nieporozumienie tu próby rozciągnięcia tego na konkubinaty. Przecież te przepisy, którymi się teraz w szczególności zajmujemy, są w dziale ustanie małżeństwa. A jaki to wyrok jest potwierdzeniem ustania konkubinatu? Jakie orzeczenie sądowe? Gdzie tu jest rola sądu w ogóle? Proszę Państwa, to jest w ogóle inna kwestia. No, my mówimy o ustaniu małżeństwa, instytucji, no nazwijmy to uświęconej, ale z punktu widzenia prawa cywilnego jednej jedynej. Nie można konkubinatu tutaj zrównywać z małżeństwem. Dlatego mówię, ja jestem przeciwny nadawaniu pierwszeństwa sposobowi rozdzielenia czy tam ustania małżeństwa w ten sposób, że będzie naprzemienna opieka. Być może jest to jeden ze sposobów. Gdy na przykład małżonkowie mieszkają w tej samej miejscowości, gdy się godzą co do, w cudzysłowie, sposobu wychowywania dziecka, ale na ogół, ponieważ ustanie małżeństwa jest związane z konfliktem, a w szczególności, gdy obie strony będą zamieszkiwały w różnych miejscowościach, w szczególności daleko od siebie, czy na przykład za granicą, przekazywanie dziecka, mówię, takiego ping-ponga i zmiana jego środowiska, wyrywanie ze środowiska co pół roku, co rok, uważam, że to na pewno nie jest zgodne z dobrem dziecka. Dziękuję. Proszę Państwa, ja mam propozycję, jeszcze są dwa głosy, pan który właśnie się zgłasza i pan minister, pan pełnomocnik. To ja proponuję, w związku z tym, że padły propozycje i pana senatora Mieczysława Augustyna, i pana senatora przewodniczącego Szymańskiego, i jeszcze chyba jedna z osób też, i przewodniczącego, tak, i pani, głos, tak? Nie. Bo chcielibyśmy już po prostu zamykać, dlatego że niektórzy z Państwa mają następne komisje, ale dlatego poproszę, żeby te głosy oczywiście jeszcze były udzielone, natomiast będę chciał, żebyśmy już zawiesili jakby posiedzenie komisji w tym punkcie i ten czas, żebyśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, wykorzystali. Pani senator Sztark proponowała, żeby wystąpić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Być może będą jeszcze inne propozycje, ale teraz udzielam głosu. Proszę o przedstawienie się i o krótką wypowiedź, proszę. Dzień dobry, Michał Kubalski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się bardzo krótko. Plusem tego projektu jest według mnie przede wszystkim samo zdefiniowanie, zawarcie definicji opieki naprzemiennej, jakkolwiek ją zwać, czy opieką naprzemienną, pieczą naprzemienną, opieką równoważną, czy równoległą, czy zrównoważoną. Definicji według mnie brakuje i to jest także odpowiedź na pytanie, dlaczego sądy nie orzekają. Sądy nie orzekają, ponieważ opieki naprzemiennej nie ma w przepisach. Jedynym przepisem, który zawiera zwrot opieka naprzemienna, jest przepis zawarty w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli w tak zwanej ustawie 500+. Nie ma tego zwrotu w kodeksie postępowania cywilnego, nie ma tego zwrotu w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Są zwroty, które mogą być traktowane, zwłaszcza w KPC, jako przybliżające to, ale nie ma zwrotu opieka naprzemienna. W związku z tym nawet i z tego wynika niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie świadczenia 500+, ponieważ niektóre sądy uważają, że nawet bardzo szerokie kontakty między rodzicem a dzieckiem statujące nawet do 50% nie są opieką naprzemienną. Inne sądy uznają, że ponieważ nie ma zwrotu opieka naprzemienna w orzeczeniu sądu, inne sądy administracyjne uznają, że jest to równoznaczne z opieką naprzemienną, nawet jeżeli nie pada ten zwrot. Tak więc, jeżeli byłyby prowadzone dalsze prace nad tym projektem, to moim zdaniem jest dużym plusem właśnie to, że jest zdefiniowana opieka naprzemienna i dlatego wydaje mi się, to taka sugestia, że warto by było wprowadzić sam zwrot opieka naprzemienna do treści uchwalanego przepisu, tak jak jest na przykład w artykule 128 Kodeksu Rodzinnego, kiedy jest obowiązek zapewniania środków utrzymania i wychowania, w nawiasie obowiązek alimentacyjny. Tak samo tutaj można byłoby dodać opieka naprzemienna, wtedy nie byłoby wątpliwości, że chodzi o tę właśnie instytucję. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył i stwierdził właśnie, że zdefiniowanie opieki naprzemiennej jest dużym plusem i występował w zeszłym roku do podmiotu, który dysponuje inicjatywą ustawodawczą, konkretnie do Ministerstwa Sprawiedliwości, o to, żeby to zdefiniować, nie precyzując, czy to ma być obligatoryjne, czy to ma być pierwszoplanowe, priorytetowe, ponieważ raczej skłaniamy się ku temu, żeby to pozostawić niezawisłemu sądowi. Natomiast sama definicja jest plusem. Niestety akurat to nie spotkało się z akceptacją ministerstwa wtedy. Mam nadzieję, że teraz obecnie w tych pracach nowelizujących m.in. prawo rodzinne to zostanie zawarte. I ostatnia uwaga co do wniosku pana senatora. Opieka naprzemienna może być, tak jak zresztą zostało podkreślone tutaj w materiałach, w załączniku przeglądzie badań empirycznych, że opieka naprzemienna działa dobrze i przynosi pozytywne efekty wyłącznie wtedy, jeśli jest wynikiem porozumienia rodziców, a rodzice są nastawieni na współpracę i gotowi na ustępstwa. I według mnie pozostawienie tego niezawisłemu sądowi pozwoli na to, by sąd ocenił, czy szereg warunków, właśnie tak jak też pan mówił, jest spełnionych, żeby tę opiekę naprzemienną orzec. Dlatego właśnie obligatoryjność czy automatyzm nie jest tutaj, wydaje mi się, dobrym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana ministra, pana pełnomocnika. Dziękuję bardzo, panowie przewodniczący, wysokie komisje. Ja bardzo krótko, bo minister sprawiedliwości przedstawił dosyć szeroką opinię w tej sprawie i każdy z państwa senatorów może się z tą opinią zapoznać, ale w samej opinii zwrócę uwagę tylko na takie najważniejsze aspekty, bo rzeczywiście te wszystkie głosy, my się wsłuchujemy w te głosy. To są ważne spotkania, ważne dyskusje, żeby właśnie w szerokim gronie rozmawiać o tych sprawach, no bo problem i temat jest no, jak najbardziej istotny tej alienacji rodzicielskiej. Natomiast co do samego projektu, powtarzały się, może w takim dużym skrócie, głosy o tym, że właściwie ta opieka naprzemienna de facto w naszym kodeksie już jest w artykule 58 i 107 kodeksu rodzinnego. Mamy obowiązek, czy generalnie wprowadzoną zasadę, że w pierwszej kolejności to sami rodzice powinni decydować, jak wykonywać władzę rodzicielską i dopiero gdy takiego porozumienia nie ma, wówczas dopiero sąd rozstrzyga w tym zakresie. I jednocześnie wskazuje coś na kształt, nie nazywa tego opieką naprzemienną, ale kodeks postępowania cywilnego precyzuje, że w takich przypadkach orzeka się o powtarzających się okresach. Tu oczywiście możemy to precyzować, dyskutować, w jaki sposób lepiej dokonać tej interpretacji, ale też chcę zwrócić uwagę na to, że ta zasada wprowadzona w artykule 58 i 107 kodeksu rodzinnego to jest, jak zwracali panowie senatorowie uwagę na to i rzeczywiście pan senator Augustyn i pan senator Szymański, wprowadzona w 2015 roku, dosyć świeża zasada i my w tej chwili, w tym roku jest prowadzone badanie w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Sprawdzamy praktykę sądową, jak wyglądało orzecznictwo w tym zakresie, jak sądy stosowały tą nową regułę i chcemy dostosować ewentualne zmiany prawne do tej praktyki, to wprost pokaże orzecznictwo, wprost pokażą badania na aktach przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że na jesieni te badania już będą skończone, będą gotowe pierwsze wnioski. I niewątpliwie ten głos, który się tu pojawił, że to dobro dziecka jest najważniejsze i my absolutnie stoimy, myślę, że wszyscy wspólnie na tej zasadzie, że to najważniejsze w tych wszystkich zmianach i przepisach musi być po prostu dobro dziecka. I nie do końca ustawa zaproponowana czy projektowana ustawa w opinii ministra sprawiedliwości to dobro dziecka w sposób właściwy realizuje, między innymi przez usunięcie możliwości w szczególnych przypadkach ograniczania tej władzy rodzicielskiej jednak, czy właśnie usunięcie tej podstawowej zasady o wspólnym wykonywaniu przez obojga rodziców władzy rodzicielskiej. Cała idea ustawy, tak jak nam się wydaje w Ministerstwie Sprawiedliwości, skąd się właściwie wzięła? Otóż z tego problemu, który w Polsce mamy, alienacji rodzicielskiej i ograniczania, może nieformalnie użyć tego słowa, ale ograniczania władzy przez jednego z rodziców drugiemu rodzicowi, tak czy ograniczania tego prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców. I rzeczywiście pomysł opieki naprzemiennej, czy nazwania tego opieki zrównoważonej, bardzo dobry zresztą pomysł, jest jednym z rozwiązań, który jest analizowany. W projekcie, który jest przygotowany w ministerstwie, już się zakończyły w tej chwili prace wewnątrzresortowe. W tym tygodniu projekt będzie skierowany do konsultacji międzyresortowych, też do organizacji społecznych. W tym zakresie artykułu 58 i 107 nie nowelizujemy, nie proponujemy zmiany tych artykułów. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju opinie w tym zakresie i oczywiście być może te propozycje też się znajdą w projektowanej ustawie. Zakładamy, że w lipcu lub sierpniu będzie ustawa przyjęta przez rząd, czyli z początkiem jesieni trafi do parlamentu. Natomiast identyfikując ten duży problem alienacji rodzicielskiej, uważamy, że ten artykuł 58 czy 107, 58 oczywiście do rozwodu się odnosi, 107 do opieki jako takiej. Tu jest odpowiedź na pytanie pana senatora Rulewskiego też co ze związkami konkubenckimi. Otóż no, ta opieka tam w tym 107 też jest uregulowana. Odnosi się do związków faktycznych, rzeczywiście inaczej. Natomiast jest uregulowana. I jakby odnosząc się do samego problemu alienacji rodzicielskiej, uważamy, że jeżeli w tej chwili mamy wprowadzoną zasadę generalną o wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez jednego i drugiego rodzica i tego prawa dziecka do kontaktu z jednym i drugim rodzicem, to powinniśmy się raczej skupić na egzekucji tego przepisu. Więc po pierwsze czekamy na wyniki badań IWS-u, a po drugie proponujemy dwa rozwiązania w ustawie, która właściwie już jej procedowanie w samym ministerstwie się skończyło, teraz będzie, jak mówiłem, procedowana na kolejnych etapach legislacyjnych. Po pierwsze proponujemy wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. I to rodzinne postępowanie informacyjne to ma być działanie na przedpolu, można powiedzieć, konfliktu, to znaczy przed samym rozwodem czy przed wystąpieniem problemu propozycja jest taka, żeby sąd kierował sprawę, zanim zostanie wszczęte postępowanie rozwodowe, do rodzinnego postępowania informacyjnego, na którym sąd w obecności mediatora po pierwsze poinformuje o społecznych skutkach rozwodu, po drugie poinformuje o skutkach rozwodu też dla dziecka, a po trzecie zaproponuje rodzicom mediację, bo oczywiście mediacja musi być dobrowolna. Istotą mediacji jest to, żeby była dobrowolność. I w ramach tej propozycji mediacji, czy w ramach tej mediacji, jeżeli rodzice podejmą tą mediację, będą mieli na to 30 dni, wówczas w ramach tej mediacji oczywiście zgodnie z konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem pierwszym celem będzie zachowanie czy pojednanie małżonków. Natomiast jesteśmy świadomi, że w praktyce może to być mało skuteczne. Natomiast więc głównym celem, który my zakładamy, jest to, żeby porozumieć się właśnie co do kontaktu z dzieckiem, co do wykonywania władzy, co do terminów, co do ewentualnie alimentów i tak dalej, i tak dalej. I tu upatrujemy bardzo dużej szansy właśnie na poprawę tych relacji po to, żeby na przedpolu konfliktu, w ramach tego konfliktu, który już jest, w jakichś cywilizowanych warunkach zakładamy, że jednemu i drugiemu rodzicowi zależy najbardziej na dobru dziecka, czyli w tych cywilizowanych warunkach tak ten spór przeprowadzi, ten konflikt, żeby rzeczywiście zachować to dobro dziecka i jednocześnie prawo dziecka do wykonywania władzy z obojgiem rodziców. Natomiast co jeśli już mamy orzeczone kontakty, to kontakty nie są wykonywane, to prawo dziecka jest ograniczane. I tu jest druga propozycja, bo dzisiaj oczywiście nikt, troszkę byłem zaskoczony, ale nikt z Państwa, wszyscy się skupiliśmy tak naprawdę na kodeksie rodzinnym opiekuńczym, nikt nie odniósł się do zmian w kodeksie karnym, które są zaproponowane w projektowanej ustawie. A być może nie słyszałem, jeżeli pan senator, to przepraszam, to może się nie skupiłem dostatecznie. I to jest niezwykle trudna materia, bo trzeba tutaj uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, jest jedno gigantyczne naszym zdaniem zagrożenie, mianowicie jeżeli w takim kształcie wprowadzilibyśmy penalizację tego zachowania, niewykonywania kontaktu czy utrudniania prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, wówczas kłania się nam, mówiąc kolokwialnie, konwencja haska. I te wszystkie problemy, które mamy ze sprawami transgranicznymi, o ile w tym momencie jesteśmy w stanie odmawiać ekstradycji obywateli polskich, którzy swoje dziecko tutaj w Polsce mają, a Jugendamt czy inne zagraniczne organizacje uważają, że ono powinno być no właśnie za granicą, i za granicą jest prowadzone postępowanie wobec tych osób, to my wówczas na podstawie, jeżeli byśmy wprowadzili taki przepis w tym kształcie, który przewiduje karę bezwzględnego pozbawienia wolności, wówczas musielibyśmy wydawać obywateli polskich matkę, która na przykład sprawuje opiekę nad dzieckiem, a wobec której w Niemczech czy w Anglii jest prowadzone postępowanie i sąd w ramach europejskiego nakazu aresztowania chciałby ją ściągnąć do siebie, no wówczas jako Polska byśmy musieli taką osobę wydawać za granicę. W tej chwili z tej racji, że takiego przepisu karnego nie ma, to tego po prostu sądy nie robią, bo wynika z przepisów prawa, że nie muszą. Natomiast co proponujemy, bo jest oczywiście pozytywna propozycja w tej projektowanej ustawie, o której mówię w Ministerstwie Sprawiedliwości, a mianowicie jest zaproponowany przepis karny, który by przewidywał karę grzywny lub ograniczenie wolności, czyli na przykład prace społeczne, wobec rodzica, który ogranicza prawa dziecka do kontaktu z drugim rodzicem, ale w sytuacji, gdy już mamy stwierdzony stan faktyczny, zbadany stan faktyczny przez sąd, że taka sytuacja rzeczywiście wystąpiła. I kiedy mamy taką sytuację, że nie ma żadnych wątpliwości, że coś takiego nastąpiło, wówczas gdy rodzic wykorzystał dostępne mu środki, można powiedzieć, cywilnoprawne, czyli wówczas, gdy sąd już zasądził najpierw zagroził zasądzeniem świadczenia na rzecz drugiego rodzica, bo jest taka instytucja prawna, a później zasądził to świadczenie. I wówczas przestępstwo, które projektujemy, byłoby umieszczone zaraz obok przestępstwa niealimentacji czy uchylania się od alimentu, bo chcemy jedno z drugim powiązać, zresztą na bardzo podobnej konstrukcji, za chwilę o niej powiem. Wówczas sąd miałby stwierdzony stan faktyczny bez konieczności nasyłania policji na tą rodzinę, bez konieczności dodatkowych wizyt kuratorskich itd., żeby mógł, no właśnie, prokurator mógłby wszcząć na wniosek drugiego rodzica, tego, któremu ogranicza się, czy rodzica, który nie ma kontaktu z dzieckiem, postępowanie prokuratorskie, mając stan faktyczny przebadany, bezdyskusyjny, obiektywny. I na bazie tego stanu faktycznego przewidujemy dokładnie tożsamą konstrukcję, jak wprowadziliśmy przy niealimentacji, dzięki czemu ściągalność alimentów, jak większość z Państwa wie, poszybowała o 118%, się poprawiła w tej chwili i cały czas rośnie. Wprowadziliśmy konstrukcję, że prokurator wzywa taką osobę na przesłuchanie i od momentu tego przesłuchania daje tej osobie niejako szansę. I jeżeli w okresie takiej quasi próby, zakładamy półrocznej, te kontakty będą wykonywane zgodnie z zasądzonymi kontaktami, wówczas to postępowanie prokuratorskie się umarza. Jeżeli nie, wszystko idzie normalnymi tory, jest kierowany akt oskarżenia do sądu i tak dalej. Uważamy, że problem alienacji rodzicielskiej tymi dwiema propozycjami, czyli rodzinnym postępowaniem informacyjnym na przedpolu konfliktu i w przypadku wystąpienia już konfliktu wzmocnieniem tej sankcji dla rodzica, czyli nie tylko świadczenie pieniężne, bo tutaj też padł głos, że duża część z rodziców no, ma za nic trochę, tak, znaczy płaci i się tym nie przejmuje. Czyli dodajemy narzędzie prawa karnego i uważamy, że będzie to skuteczne narzędzie, bo jak sądzę, ciężko znaleźć osobę, która z radością staje przed obliczem prokuratora w postępowaniu karnym, nawet jeśli sankcja nie będzie sankcją pozbawienia wolności, a jedynie ograniczenia wolności, które jak wiemy, czy grzywny, która niewykonywana też może być zamieniona na karę aresztu. Stanowisko ministerstwa jest dostępne. My bardzo chętnie organizujemy też spotkanie, jeżeli ktoś z Państwa, zwłaszcza z organizacji społecznych, z Panów Senatorów także chciałby, miał propozycję, no to bardzo jesteśmy otwarci na sugestie i dyskusje, a sam projekt w tym tygodniu będzie skierowany do konsultacji społecznych, to pozwolę sobie też doprowadzić do sytuacji, żeby obu komisjom został przedstawiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Ministrowi. Bardzo proszę, jeszcze Pani Senator się zgłaszała. Bardzo proszę o krótką wypowiedź. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mówimy o dobru dziecka, więc dla dziecka bardzo istotną sprawą jest czas. Dla nas rok czy dwa w tą czy w tamtą stronę nie ma znaczenia. Dla dziecka już miesiące są ważne. Sprawy rozwodowe, jeżeli rodzice walczą o to dziecko i nie ma od razu porozumienia, tylko ojciec stara się na przykład o prawo do opieki nad dzieckiem, ciągną się miesiącami czy nawet latami. Ważne jest, żeby to dziecko miało dostęp do obojga rodziców i to jak najszybciej, bo jeżeli to jest małe dziecko, to dla niego miesiąc czy 2 miesiące nieoglądania ojca, więc to dziecko już wtedy traktuje tego ojca jako osobę całkowicie obcą. I ważne jest to, żebyśmy my tego problemu tu nie przekładali, bo w 2014 i 2015 były procedury, no, nie były skuteczne. Prawo daje możliwość tego, żeby obydwoje rodzice z dziećmi się spotykali na równi. Daje możliwość, ale 99% decyzji jest takich, że dziecko jest u matki. Matka w zależności od tego, jak jest, a najczęściej, jeżeli jest rozwód, więc obydwoje rodzice są skłóceni ze sobą, przynajmniej tuż po rozwodzie, więc matka najczęściej tego dziecka nie daje i problem jest ogromny. Bardzo ważne jest to, co Państwo powiedzieli, bo uważam, że to są sprawy przemyślane i które powinny być wzięte pod uwagę, dlatego że rzeczywiście rodzic jeden i drugi dla dziecka jest ważny. A to ja tu akurat z panem senatorem Czerwińskim z reguły się zgadzam, ale w tym wypadku nie, dlatego że ja widzę na co dzień, że obydwoje rodzice tak samo się dziećmi opiekują i zdarzają mi się mamusie, które przychodzą z dzieckiem i mają pazury na ileś tam centymetrów wymalowane i one tam tylko istnieją w gabinecie lekarskim, na przykład u pediatry. Natomiast ojciec dziecko przewija, ubiera, karmi i zajmuje się wszystkim. Dlatego ważne jest, żeby ten ojciec miał na równi prawo do wychowywania dziecka i na równi prawo do zajmowania się nim, więc myślę, że ta ustawa, którą my teraz chcemy procedować, jest bardzo ważna. My reprezentujemy zespół organizacji pozarządowych, to znaczy, że głosy, które stworzyliśmy, to jest głos oddolny społeczeństwa, dlatego że w zespole 28 przedstawicieli oznacza naprawdę bardzo różny poziom działania, od prawnego do lokalnego i stąd nasza wiedza wynika z realnego życia społeczeństwa, a nie jest literaturowa. Dziękuję. Proszę Państwa, dlatego już senatorowie już wychodzą na inne komisje, a my i tak będziemy, propozycja już zresztą została zgłoszona, żeby zawiesić rozpatrywanie tego punktu, także będzie jeszcze czas do wymiany poglądów, wymiany właśnie opinii. Dlatego bardzo proszę, żebyśmy już kończyli, pan minister i pan... Tak, ale to bardzo krótko już, bardzo proszę, dlatego że, ale na pewno pan chce też, tak? No bo to bardzo proszę, oczywiście, że tak, tylko że my już będziemy po prostu już zmierzali do zakończenia. Bardzo proszę. Króciutko, panie przewodniczący, panie senator, otóż wysoka komisja, znaczy, żebyśmy wiedzieli, o jakiej skali mówimy. Pan senator Szymański tutaj podkreślił, że jest 60 000 rozwodów, 65, 130 000 osób dorosłych, to dotyczy i 60 000 dzieci. Natomiast rocznie, orzeczeń sądowych, tych przyznających świadczenia, jest około 1000, to oscyluje, było 900, 1012, więc rok do roku gdzieś to jest taka skala i oczywiście z naszej perspektywy te 1000 przypadków ograniczania prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców jest wielkim problemem i go chcemy rozwiązać, ale żebyśmy też wiedzieli, że na tych 35 000 orzeczeń rocznie co do kontaktów, co do dzieci, mamy, czy tam 60 000, przepraszam, dzieci, no to mamy 1000 przypadków problematycznych. To jest jedna uwaga generalna. Druga taka, że już w tym momencie istnieje zabezpieczenie kontaktów już właściwie od samego początku. Znaczy nawet nie trzeba składać pozwu rozwodowego, żeby już móc wnioskować do sądu o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem i uruchamia się cała procedura, więc oczywiście dobrze by było, gdyby ta praktyka sądowa była w tym zakresie jeszcze lepsza, ale w tej chwili te zabezpieczenia kontaktów, które są, jest możliwość taka, żeby to trwało naprawdę kilka dni, to nie zaryzykuję takiego stwierdzenia, ale nie dłużej niż kilka tygodni. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o krótką wypowiedź. Daniel Guga, Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka. Dziękuję za umożliwienie zabrania głosu. Ja chciałem się tutaj tak naprawdę krótko 3-4 kwestii ustosunkować. Ja uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem tutaj przedstawione już przez senatora Ruleckiego, jakby obowiązek przedstawienia planu wychowawczego. Tak? I to Ministerstwo Sprawiedliwości też przedstawia jakby pomysł na rodzinne postępowanie informacyjne. Jak najbardziej jest to bardzo dobry pomysł, tylko mamy tutaj jakby jedną taką małą jakby uwagę. Jeżeli nie będzie tego właśnie jakby nadrzędnego rozwiązania, o którym też mówi tutaj pan i pani z zespołu do spraw rodziny, tak jakby preferowanego odnośnie ustanawiania tej opieki naprzemiennej, czy równego traktowania rodziców, to trudno oczekiwać, że takie postępowanie czy informacyjne, czy ewentualne postępowanie mediacyjne zakończy się sukcesem. Obecnie w sprawach rodzinnych mediacje są bardzo rzadko stosowane i w zasadzie one w ogóle nie skutkują żadnym porozumieniem. Ze względu właśnie na to, że rodzice nie są traktowani równo, jednemu rodzicowi tutaj no wprost trzeba powiedzieć, zazwyczaj matkom, no nie zależy na zawarciu jakiegokolwiek po prostu porozumienia. Także tutaj jak najbardziej się przychylamy też do tego jakby wniosku i stanowiska właśnie zespołu do spraw rodziny, żeby ta opieka naprzemienna była taką nadrzędną, oczywiście z pewnymi warunkami, tak, kiedy ona może być stosowana, czy chociażby wiek dziecka, także dziecko jest roczne, trudno oczekiwać, żeby było wychowane w opiece naprzemiennej. Także to uważamy, że ten pomysł jakby wyczerpuje i jakby tutaj sugestie wyczerpują tak naprawdę nasze intencje, bo nigdy nie mówiliśmy o obligatoryjności, tylko o właśnie o nadrzędności tego rozwiązania, a też ta nadrzędność właśnie spowoduje, że rodzice będą w stanie, czy nawet będą no, skłonni zawrzeć porozumienie, bo w razie czego sąd no, pewne rozwiązanie im po prostu no, wbrew ich woli ewentualnie będzie w stanie no, jakby tutaj zasugerować. Natomiast ja bym chciał tylko podać jeszcze no, z pisma, które przedłożyliśmy tutaj szanownej komisji, szanownym komisjom. Tak, tylko jedno zdanie bym chciał tutaj przeczytać tak naprawdę odnośnie tego, co się tak naprawdę dzieje w sądach po nowelizacji. Tak, mamy dane z różnych sądów, pozbierane w trybie dostępu do informacji publicznej i przykładowo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie w 2016 roku ani razu nie pozostawiono pełnej władzy obojgu rodzicom w przypadku braku pisemnego porozumienia. Czyli ten wyjątek, który ustawodawca w 2015 roku zawarł. Także jeżeli rodzice nie przedstawią pisemnego porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, gdzie tutaj no, różne stanowiska twierdzą, różne osoby twierdzą, że to będzie właśnie ta podstawa orzeczenia opieki naprzemiennej, to ani razu ten Sąd Okręgowy w Koszalinie tej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie pozostawił. Tak, natomiast no, ta liczba jest oczywiście no, jakby jasna. Natomiast druga jeszcze, jakby tutaj, dwie jeszcze liczby chciałbym podać z Sądu Okręgowego we Wrocławiu, a mianowicie króciutkie jakby wprowadzenie, jeżeli władza rodzicielska jest sprawowana nieprawidłowo, czyli rodzice nadużywają tej władzy, stosują przemoc, biją dziecko i tak dalej. Sąd ma oczywiście odpowiednie narzędzie, artykuł 109, gdzie jest tak naprawdę zobowiązany ograniczyć tą władzę, bądź 111 pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej. I w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu takich przypadków na około 900 wyroków rozwodowych było, że 19 ojców właśnie miało ograniczenie władzy i 14 matek z powodu właśnie jej nadużywania, czy tam zostali pozbawieni. Czyli te proporcje, zwróć uwagę, one są dosyć równe, tak? 19 do 14 nieprawidłowego wykonywania po prostu zajmowania się dzieckiem. Natomiast jakby z treści artykułu 58 paragraf 1a kodeksu rodzinnego, gdzie właśnie sąd może powierzyć wykonywanie obojgu, może jednemu ograniczyć, bez żadnych tych właśnie przesłanek typu przemoc, zaniedbywanie dziecka, proporcje były takie, że w 33 przypadkach to ograniczenie dotyczyło matek, a w 859 przypadkach ojców. To jest no 26 do 1, tak? Czyli to zaniedbywanie jest w zasadzie w proporcjach zbliżonych 14 do 19, a jednak no jak widać no sądy po prostu eliminują no ojców po prostu z życia dzieci bez no przesłanek, bez tak naprawdę tego, że rodzice nie doszli do porozumienia, a po co dochodzić do porozumienia, skoro jeden z rodziców ma po prostu przewagę procesową. Także tutaj przychylamy się do tych wniosków, tak jakby, oczywiście, które Komisja Rodziny przedstawiła i jakby mamy nadzieję, że szanowne komisje oczywiście dalej będą procedować. Natomiast zgadzamy się, że te zapisy oczywiście wymagają dokładnego przemyślenia. No jakby to też pan senator słusznie wskazał, że jakikolwiek błąd no, może oczywiście skutkować, no później no, mogą być skutki nieodwracalne oczywiście, także tutaj przychylam się do tych wszystkich wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, oczywiście dziękuję stowarzyszeniu za taki właśnie bogaty materiał, taki empiryczny materiał, również i opisowy materiał, teoretyczny, także na pewno to te właśnie opinie i te informacje przyczynią się do tego, żeby te rozwiązania, jeżeli uda się oczywiście wprowadzić, żeby były jak najlepsze. I pana bardzo proszę o krótką wypowiedź. Dzień dobry, Szenkowski, Dariusz, prawnik Stowarzyszenia Tata Dzieciom z Krakowa. Ja tutaj tylko wspomnę, że Tata Dzieciom z Krakowa I nie jestem jeszcze współautorem tej petycji Stop Alienacji Rodzicielskiej, ponieważ ona jest aksjologicznie i normatywnie trochę wadliwa. Natomiast kierunek zmiany jest jak najbardziej pożądany. Dodam tylko, że w 2015 roku faktycznie była nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Już ona była na starcie wadliwa, na co wskazał w swojej opinii Sąd Najwyższy. My się na to jakby nie godziliśmy, a dzisiaj mamy tego skutki, że tak naprawdę ona niczego nie zmieniła, czego dowodem jest wypowiedź pana Daniela Gugi. Więc tutaj jeszcze odnośnie stanowiska pana z zespołu bodajże przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, tak? Kancelarii Premiera. My cały czas postulowaliśmy, żeby sąd nie ingerował tak głęboko we władzę rodzicielską, kiedy jest rozwód bądź rozstanie się rodziców, czyli artykuł 58 i 107. Dlatego, że rozwód bądź rozstanie się rodziców jest już destruktywny dla rodziny i w tym momencie, jeżeli sąd ma możliwość, może ograniczyć władzę, co robi, jak wynika ze statystyk, to tym samym dyskryminuje na etapie stosowania prawa jednego z rodziców. A artykuł 5, artykuł 7 protokołu do Konwencji o prawach człowieka i podstawowych wolności stanowi, że w małżeństwie czy po rozwiązaniu tego małżeństwa rodzice mają wspólne prawa w stosunkach cywilnoprawnych wobec dziecka. Więc Polska w ogóle tego artykułu nie przestrzega. Nie przestrzega jeszcze wielu innych artykułów, chociażby z Konstytucji, które stanowią o tym, że jest równość całkowita rodzicielstwa czy praw rodzicielskich i poszanowania jej godności prawa dziecka i rodziny. Więc obecne przepisy na pewno są wadliwe, dlatego zgadzamy się tutaj z panem, który potwierdził jakby to, żeby sąd nie miał możliwości ingerowania we władzę rodzicielską, bo ograniczanie władzy rodzicielskiej narusza dobro dziecka. Skoro sam rozwód narusza dobro dziecka, dlaczego jeszcze umniejszanie roli jednego z rodziców ma to dobro naruszać, skoro praktyka jest taka, że alienacja występuje? A w badaniach ankietowych pani profesor Stojanowskiej w latach 90. okazało się, że w 96% tą alienację, utrudnienie kontaktów bądź uniemożliwienie kontaktów czynią niestety matki. I jeszcze jedna sprawa, że nie powinno być też tak, że przy rozwodzie jedno z rodziców, jakby mówiąc potocznie, wpada w kontakty. Dzisiaj przepisy o zabezpieczeniu umożliwiają jakby rozdział pieczy, podzielenie tej pieczy. Rzadko to jest stosowane. Natomiast kontakty są mniejszym prawem niż władza, innymi słowy piecza nad dzieckiem. Dodatkowo przepisy, które weszły w 2011 roku odnośnie egzekucji wykonywania kontaktów, są wysoce wadliwe, nieskuteczne i wszyscy państwo o tym wiemy, a zwłaszcza prawnicy, czy nawet ministerstwo, gdzie tam właśnie też podnoszono, że to my, czyli organizacja, takie przepisy chciała. Ja akurat nie chciałem. Dlatego należałoby jakby te kontakty zostawić dla osób, które są pozbawione władzy rodzicielskiej, tak jak stanowi artykuł 113. I ta teza normatywna jest dobra. Natomiast sam fakt rozwodu bądź rozstania się rodziców nie może powodować, że sąd zasądza kontakty. Sąd ustala pieczę, powierza pieczę, ale nie ogranicza jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej, ponieważ zaprasza niedojrzałego rodzica do stosowania alienacji rodzicielskiej. Takie są fakty. Myślę, że jeżeli ogranicza sąd władzę rodzicielską jednego z rodziców, to dla dobra dziecka, a sąd indywidualnie zawsze podchodzi do każdej sytuacji. Tak, ale szanowny panie przewodniczący, ograniczanie, tak, my mamy przepisy, które powodują ograniczenie władzy rodzicielskiej z powodu brzmienia przepisów, przesłanka formalna. A tutaj, jak kolega wspomniał, jeżeli rzeczywiście dobro dziecka zostało naruszone, nie przez sam rozwód, tylko z powodów przesłanek materialnych, czyli zaniedbywania, rażącego wykonywania władzy rodzicielskiej, wówczas mamy przepis artykułu 109. Ale nie sam fakt rozstania się. W tym momencie trzeba to prawo dziecka do obojga rodziców wzmocnić, a nie osłabiać. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zgodnie z... Musimy już... Proszę pana, no chyba, że zostaniemy sami, bez senatorów, bez komisji. Kolejni senatorowie już wychodzą, pan przewodniczący też wychodzi. No ale bardzo proszę oczywiście o zabranie głosu, dlatego że my nie kończymy prac nad tym punktem. Tak, ja wiem, po prostu dosłownie tylko minutę uzupełniającą co do skali problemu, bo to jest jakby cały czas nieporuszane. Paweł Borusiewicz, Stowarzyszenie Prawo Dziecka. Nie jest to po prostu poruszane. Chodzi o to, że tutaj z danych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, to w ogóle nie zostało ujęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości, opieka drugiemu rodzicowi w 50% jest przyznawana bez nocowania. Czyli mamy skalę bez nocowania. Kontakty są bez nocowania w 50%. Bez noclegu. Drugi rodzic nie może spędzić normalnych wakacji z dzieckiem, nie może spędzić świąt z dzieckiem. I tutaj jeszcze chciałem uzupełniająco dodać, że dane podawane są naprzemiennie, jeśli chodzi o skalę, czyli albo sprawy rozwodowe, albo sprawy w sądach rejonowych, które nie dotyczą związków pozamałżeńskich lub wznowienia spraw o kontaktów. I to jest podawane tam bodajże 37 tysięcy spraw, ale do tego trzeba doliczyć ponad 20 tysięcy spraw tych związków pozamałżeńskich, czyli mamy już skalę samych spraw ponad 57 tysięcy, bo to różnie jest, bo to jest 24 tysiące, 22 tysiące w poprzednich latach. Więc to jest dzieci, trzeba doliczyć do tych 50 tam ilość tysięcy dzieci, trzeba doliczyć jeszcze 35 tysięcy dzieci, których dotyczą te sprawy. No i tutaj jeszcze tylko uzupełniająco, to 96% to nie tylko dotyczy matek, ale osób, które alienują, tylko rodziców pierwszoplanowych, czyli rodzic, który uzyskuje pełnię władzy rodzicielskiej, wykorzystuje, no z premedytacją wykorzystuje tę władzę, żeby uniemożliwić drugiemu rodzicowi opieki, uczestniczenia w ogóle w życiu, po prostu w życiu dziecka. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. No sami Państwo widzicie, jak materia jest skomplikowana, materia jest trudna, materia wymaga no jednak dużej troski, ale też dużego, no, takiego no, odpowiedzialnego podejścia do tych regulacji, które są tu zaproponowane. Stąd wydaje się, że propozycja przedstawiona przez autorów, wcześniej już przeze mnie wymienianych, ażeby zawiesić rozpatrywanie tego punktu, wydaje się zasadna. Myślę, że za jakiś czas to, co pan minister nawet mówił, będą po prostu propozycje przez ministerstwo przedstawione. Mamy konkretna propozycja, to jest propozycja pani senator Sztark, żeby wystąpić do MSZ-u. To ja rozumiem, że sekretariat komisji przygotował już tą informację i wystąpimy oczywiście do MSZ-u. Jeżeli chodzi o dzieci, które, o sytuację, kiedy dziecko, kiedy jeden z rodziców przebywa za granicą i właśnie jak ma się wtedy, jak właśnie, czy mamy wyłączać wtedy takie prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem, czy nie wyłączać. W każdym bądź... No właśnie... To w takim razie być może trzeba byłoby wystąpić do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo pani senator wspomniała. Ja pamiętam, że właśnie minister sprawiedliwości w tych sprawach związanych z rodzinami właśnie zajmuje zawsze stanowisko i zawsze zajmuje się tym. Także w każdym bądź razie zawieszamy posiedzenie tego punktu i zamykam posiedzenie dwóch połączonych komisji. Dziękuję naszym gościom.